sobotę 20 sierpnia mszą świętą w kościele w Brennej Leśnicy rozpoczęły się 24 obchody Dnia Trzeźwości. To wielkie wydarzenie na terenie naszej gminy dzisiaj, dlatego że przyjeżdżacie tutaj z dobrocią swego serca i tą dobrocią chcecie się z nami podzielić. Chcecie stworzyć i tworzycie tą piękną atmosferę jedności rodziny, która zaufała Bogu. Obchody Dnia Trzeźwości w gminie Brenna to cykliczne wydarzenie, podczas którego nie brakuje dobrej zabawy, konkursów z nagrodami i festynu. Jestem w szoku, jak zobaczyłem, cały autokar przyjechał ludzi z Olkusza, mają wiarę. Także frekwencja bardzo dobra jest, mimo prognoz, jakie były burzowe, nie przestraszyło to. Czyli sprawa trzeźwości jest ważniejsza od burzy. Właśnie, no ta sprawa trzeźwości, bo po to tu jesteśmy, można się bawić bez alkoholu? Ja myślę, że bardzo trzeba. Szczególnie cieszę się obecnością też dzieci, młodzieży jest tutaj trochę, z rodzinami. Myślę, że to jest dowód na to, że rodzice, którzy kiedyś z dziećmi nie przeżywali radości bycia razem, teraz pokazują, że tak można i tak trzeba. Tym bardziej to wydarzenie w miesiącu sierpniu, no to też jest miesiąc trzeźwości. Tak, już ponad 50 lat, to było z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego, błogosławionego. Inicjatywa, aby właśnie sierpień był tym miesiącem trzeźwości, ponieważ w tym miesiącu tak wiele działo się ważnych wydarzeń w historii Polski. I dlatego właśnie został wybrany sierpień. Organizatorami, założycielami to ludzie, którzy już, których nie ma już wśród nas, odeszli, ale wiedzieli, że integracja, dawanie siebie razem, wspólnie jest wielką siłą dla trwania w trzeźwości. Stąd też postanowili spotkać się pierwszy, drugi raz, oceniając sens tego wydarzenia. Okazało się, że rzeczywiście jest potrzeba, ludzie chcą, ludzie potrzebują. No i dlatego zaczęło się niewinnie 24 lata temu, a dzisiaj urosło to już do praktycznie wielkiego jubileuszu. Cieszymy się bardzo. Myślę, że nie tylko nam to jest potrzebne jako mieszkańcom gminy Brennej, ale też i wszystkim tym, którzy nas odwiedzają, którzy przyjeżdżają do Brennej. No, uczmy się tej radości również od tych ludzi, którzy, jak mówią, trzeźwieją całe życie. Przyjechałem do Brennej na Jarowiska po raz pierwszy. Dowiedziałem się o takim zlocie, zjeździe ze wspólnoty Locus w Cieszynie, do której uczęszczam na mityngi, bo jak wiadomo, jestem alkoholikiem. Ważna jest ta wspólnota właśnie, żeby czuć to wsparcie też innych w tej drodze do trzeźwienia? Tak, oczywiście. To jest bardzo pomocne w moim przypadku, bo ja mówię tylko o własnym doświadczeniu i o własnej chorobie. Jest to bardzo, bardzo wspierające, bardzo mnie to umacnia, że nie jestem po prostu z moim problemem sam. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.